Partnerem odcinka jest firma XBlitz. Zadam pytanie, które pewnie miliard razy słyszałaś, ale to jest jakoś tam ciekawe. No wiadomo, chce przejść kobieta samochodem. Nie, ale zdarza ci się jeszcze coś takiego dzisiejsze, już nie? Jakieś zdziwienie czy coś takiego? Wiesz co, coraz mniej i w sumie poczytuję to za komplement, bo myślę, że to oznacza, że już jakoś się wpasowałam w ten świat naszych sportów motorowych i nie jest to wielka zagwozdka i powód do zdziwienia, aczkolwiek rzeczywiście... No, jakieś śmieszne sytuacje na przykład ci się kojarzą, jakieś związane może z jakimiś takimi właśnie dziwnymi przemyśleniami? Wiesz co, miałam kiedyś wywiad z jednym z zawodników, i on po tym wywiadzie, już skończyliśmy, wyłączone wszystko, mówi: Jezu, jakie ty pytania, jak ty to wiesz, jaka ty przygotowana. No, pracuję w tym, więc generalnie był szczerze zdziwiony, że rozmawialiśmy na poziomie merytorycznym, a nie na takim jakimś bardziej powierzchownym, więc to uśmiechnęłam się pod nosem, ale w gruncie rzeczy też uznałam to za komplement, no bo koniec końców po wywiadzie mu się podobało, więc było okej. Okay. A pamiętasz swoje takie początki fascynacji w ogóle samochodami, czy to po prostu było od zawsze? Wiesz, to pamiętam, mam takie przebłyski rzeczywiście z dzieciństwa. Na osiedlu była zawsze wielkie zamieszanie, ponieważ tata mi kupił za dzieciaka, miałam, nie wiem, 5-6 lat, taki samochodzik, który był działał na pompkę rowerową. Po prostu dmuchałeś i on wtedy przez 50 metrów jechał i było wielkie wow. Miałam taki mały silniczek, także to było strasznie fajne. Moje pierwsze Lego to był wóz strażacki, więc jakoś gdzieś tam to zawsze wolałam te męskie, powiedzmy, rozrywki niż lalki. Miałam samych kolegów w liceum, z nimi oglądałam sport, z nimi w to weszłam, także dla mnie to było jakieś naturalne. A pierwszy samochód? Twój własny? Lanos. Prawko też na Lanosie? Prawko na Punto? Lanos. Tak. Punto. Tak, prawko. A to na ja Punto. Też. Prawko na Punto. Lanos to był luksus, żeby prawko wtedy robić. Lanos za to, że się dostałam na studia dzienne, dostałam od rodziców. A za którym razem prawko zdane? Przyznaj się. Nieźle. Uczciwie. Ale tylko raz poległam na placu manewrowym. Przyznaję, wtedy zjadły mnie nerwy. Na łuku. Cofanie na łuku. Come on, Marciniak. A ulubiony samochód z tych, które miałaś, który był takim, darzysz największym sentymentem? Największym sentymentem darzę Opla Astra Coupé, ponieważ miałam go w silniku, którego nie było w Polsce, 2.2, 147 koni. Jeszcze to była Bertonka i jeszcze wersja Linea Rossa, w związku z tym w środku były czerwone skóry, także tak dziewczyński. A wymarzony samochód? Mam bardzo wiele. Teraz bym właściwie, po tym iloma samochodami jeździłam, to nie byłabym w stanie wybrać. Teraz nie mam swojego samochodu. Nie jestem w stanie nawet wybrać takiego, o którym bym marzyła. A czytasz w ogóle jakąś na przykład prasę motoryzacyjną? Mam kilka. Wiesz co? W internecie. A niestety. YouTube? Niestety, ale sama powinnam być człowiekiem druku, a zostałam przy internecie. A to jest w sumie moje kolejne pytanie właśnie. Telewizja? Nie wiem, czy mi odpowiesz, ale bardziej telewizja, czy właśnie bardziej prasa? Wolisz pisać, czy występować przed kamerą? To jest dobre pytanie, bo całe życie myślałam, że będę tylko i wyłącznie pisać. I generalnie miałam wielki sentyment do gazet, do książek. No, w końcu mam też czytnik e-booków i doceniam go bardzo, ale nigdy nie wyprzę książek i zawsze będę kupować książki. Tak samo gazeta to też jest coś, co ja doceniam też ze względu na ten rytuał. Po prostu otworzę, szeleści, złożę. No, to jest coś, czego internet mi nie da. Natomiast dużym zaskoczeniem było dla mnie, jak mi się spodobała telewizja i teraz nie potrafiłabym wybrać. Chyba myślę, że też realistycznie patrząc, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z prasą, ku mojemu ubolewaniu, ale jednak nie możemy zaklinać rzeczywistości, no to telewizja i generalnie formy te wideo będą moim celem. Ile spędzasz dziennie z telefonem w ręku? Wytnij to. Wytnij moją odpowiedź. Bo to będzie bardzo niepedagogiczne, non-stop.
To jest zło, to jest zło. Ale masz jakieś ambicje na przykład na jakiś kanał na YouTubie, coś byś chciała zrobić takiego? Zastanawiam się nad tym. To by był może... fajny pomysł. Myślisz? Tak. No to słuchaj, to jeżeli powstanie, to myślę o tym od czasu do czasu. Dużo osób mnie o to pyta i to mi dało tak naprawdę najwięcej do myślenia, że może rzeczywiście byłoby miejsce na coś takiego. Także mam wolną ścianę w pokoju, zrobię fajne tło. Ty mi powiesz, jak to się robi inaczej. Myślę, że z drugiej strony. Fajny pomysł to by było testowanie samochodów też przez ciebie. Też się nad tym zastanawiam. Jakby nieformalnie przejechałam naprawdę setkami samochodów i mam różne swoje opinie, jakieś doświadczenie z tego, więc może rzeczywiście byłoby co przełożyć też na opowiadanie innym. Przy czym czasami są to śmieszne historie. Na przykład ostatnio nie byłam w stanie włączyć samochodu. Nie powiem jakiego. Zdarzyło mi się nie wiedzieć, jak wyłączyć samochód. Naprawdę. Wyłączyć? Wyłączyć. To wyłączał się inaczej niż włączał, czy wsiadłaś już w uruchomiony? Nie, wyłączał się inaczej niż włączał. No, żeby go zatrzymać, włączyć silnik, trzeba było tam zrobić parę myków. Przysięgam, nie wiedziałam jak i za pierwszym razem, ponieważ się bardzo spieszyłam, zostawiłam go na 5 minut otwarty. Okay. Także wiesz, różne rzeczy się zdarzają. Powiedz tak prywatnie bardziej, film czy serial? Ostatnio serial. Jakie seriale? Jakie seriale? O Chryste, to jest taka lista. Mamy czas. Nie muszę mówić o Drive to Survive, chociaż nie do końca. Ja nie jestem taką wielką fanką tego, jak to tam jest przedstawione. Myślę, że jest bardzo, bardzo zamerykanizowane, to znaczy szukamy historii trochę tam, gdzie jej nie ma. Ale cieszę się, że to powstało, bo dzięki temu bardzo wiele osób się wkręciło. Powiem właśnie szczerze, ci przerwę na sekundkę, że dużo ludzi w ogóle, którzy się nie interesują formułą, mówiło mi, że rewelacja i nawet zaczęło oglądać, fakt, że jeden wyścig, ale się jakoś tam ale zainteresowali. Tak. No, pewnie. Więc co ja lubię? Jakie seriale? Ozark, oczywiście, Peaky Blinders, Narcos. No, cała taka, teraz ostatnio skończyłam Sex Education w jedną noc. Wiedźmina mam, jeszcze tylko Wiedźmin mnie strasznie denerwuje, w związku z tym sobie dawkuję, bo jest tak zmieniony w porównaniu z oryginałem, że trudno mi to przeżyć. No, generalnie co wchodzi na platformę, to a wchodzi... muzyka w samochodzie na przykład? Ja na przykład uwielbiam. Lubię, ale ponieważ nie mam swojego samochodu, to też trochę nie mam swojej muzyki, więc jestem skazana na to, co będzie. Na przykład jak wsiadam w samochód mojego taty, to tam jest tylko tak klasik, 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 to KFM, klasik i tak dalej, i tak dalej. Tam są dwie stacje radiowe, których ja jestem w stanie słuchać. Jak spróbuję mu coś przestawić, to jest faux pas, w związku z tym nie przestawiam, także uwielbiam muzykę, ale słucham z telefonu, wracając do tego w samochodzie, ile czasu spędzam z telefonem, między innymi do tego używam. Mieliśmy film, muzykę, książki właśnie też zahaczamy. Powiedz, jak to było z książką, już wspominaną, z Czarkiem o Robercie. Długo to trwało, zanim to było jakieś naturalne po prostu dla was, czy skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Z wydawnictwa. To był pomysł wydawnictwa, bo to nie jest nasza w żaden sposób produkcja, tylko wydawnictwo, nasz wydawca, który wydaje Przegląd Sportowy, wpadł na ten pomysł. No i co tu dużo mówić, nie sądzę, żeby wiele osób było w stanie w takim czasie napisać taką książkę. To, co nam ułatwiło, to, że gdy pierwszy raz się spotkaliśmy, to powiedzieliśmy sobie oboje to samo, to ma być książka sportowa. Więc to dzięki temu, że oboje mieliśmy taką wizję, to poszło łatwiej, bo nie było jakichś problemów i kłótni twórczych przy pracy nad tą książką. I też było to możliwe dzięki temu, że tak naprawdę opisywaliśmy rzeczy, które w ogromnej większości widzieliśmy. Albo sam Cezary, w większości sam Cezary, albo razem. Dużo się pospotykaliśmy z ludźmi różnymi, żeby trochę podróżowaliśmy, żeby zebrać jak najwięcej głosów z zewnątrz, bo też zależało nam na tym, żeby inni mówili o Robercie, żeby to nie było tylko głosem Roberta o sobie, czy głosem naszym o Robercie, ale też w dużej mierze na tyle, na ile się da
głosem innych ludzi, którzy z nim pracowali. Myślę, że z tego się wyłonił tak naprawdę najfajniejszy obraz Roberta. Mówię najfajniejszy, nie mam też na myśli tylko takiego pozbawionego absolutnie jakichkolwiek wad i pozbawionego absolutnie żadnych rys, bo myślę, że też widać, że jest tam no, takim trochę pracoholikiem chyba w oczach innych i że wcale nie jest tak z nim łatwo. Jest szybko, ale nie jest łatwo. No tak, no i książka teraz mija rok odkąd oddaliśmy ją do druku, bo to był początek lutego, po 5 tygodniach pracy, po kilkanaście godzin dziennie. 5 tygodni? Mhm. Szybko. Mhm. A jakieś plany na kolejną? Czy nie zdradzisz nawet, jeśli są? Nie zdradzę nawet, jeśli są. Dobra, chciałem ci zaproponować, tak powoli przechodząc do końca, taką serię pytań typu rosół czy pomidorowa, bo to są fajne takie pytania, czasami właśnie pozwalają kogoś poznać bliżej, także jak można to... Pewnie. No to rosół czy pomidorowa? Ogórkowa. Samsung czy iPhone? Samsung, aczkolwiek mój najnowszy aparat nauczy latać, bo się nie nadaje do niczego. Przepraszam, Samsunga. Manual czy automat? Manual. Senna czy Schumacher? Senna. Kubica czy kaplica? Kaplica! To pytanie. Red Bull czy kawa? Ani jedno, ani drugie. Herbata. Herbata. SUV czy kombi? Nic. SUV z dwojga złego. Wino czy piwo? Wino. Góry czy morze? Morze. Serial czy film? Serial. Peperoni czy hawajska? Hawajska, przepraszam. Wiem, że niektórzy uważają, że ananas na pizzy to zbrodnia, ale ja nie mogę ostrego, więc peperoni odpada. No to chyba już wiemy dużo o tobie. Powiedz tak... Wiadomo, co wypiję i co zjem. Dokładnie. Więc... Powiedz... I co można obejrzeć. Tak. Powiedz na koniec, gdzie będzie Aldona Marcinek, jak się spotkamy za 2 lata? Co będzie robiła? Będę przy sporcie motorowym. Na pewno nie wyobrażam sobie teraz tego inaczej. Bardzo bym chciała cały czas pisać o nim i bardzo bym chciała o nim opowiadać do kamery. Takie moje dwa kanały, dwa marzenia. Czyli kanały. Mamy wybrane. Czyli no, właściwie pod tym względem, gdyby się utrzymał status quo, to by było fajnie. Chciałabym mieć oczy. Chciałabym, żebyśmy mieli polskiego zawodnika, który będzie przyciągał ludzi, bo to jest zawsze magnes, a no, drugiego takiego jak Robert szybko mieć nie będziemy, więc mam nadzieję, że i jemu to się jeszcze nie znudzi. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki.